Pamiętacie, jak długo myśleliśmy nad celem i tematem naszego projektu? Po burzliwych naradach podjęliśmy w końcu ostateczną decyzję. Bierzemy układ okresowy pod lupę. I wtedy właśnie przydzieliliśmy sobie pierwiastki. A pamiętacie nasze pierwsze zajęcia na komputerze? Wzięliśmy sobie fisz. A to jakieś z tymi pierwiastkami są łatwe, to ja bym mógł zrobić. Czy praca we Fronterze jest trudna czy łatwa? A pamiętacie nasze doświadczenie? Ze zwalonymi muszelkami? Kolejne doświadczenie z węglanem, a dokładnie z węglanem wapnia zawartym w muszelkę. Do jednej skorp nakładamy muszelki i zalewamy je octem. Następnie nakładamy na próbę balonik. I czekamy. Jakimś czarodziejskim gazem się napełnia ten balonik. I może wiesz, dlaczego spada? Ponieważ planet Zemna jest ciężki. I on mówi, no, odstępem chodzą. A jakim gazem są napełnione balony? Helem. No właśnie. Ale byliśmy dumni, jak prezentowaliśmy nasze informacje przed profesorem. Nad głowami. I ten piasek, który przybawiliśmy. Tu jest 7 leżaków, ale musimy zdjąć te koce oczywiście. I tam są 3, tak? Proszę się jakoś tak rozdzielić. Wieczór była symbolem trwałości oraz nieruszalności. Sama nic nie psuje. Dzisiejszy wywiad przeprowadzę z panią dr Urszulą Nowak na potrzeby projektu E-Szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń. Dziś zajmiemy się przede wszystkim pierwiastkami zdrowia i urody. Czy według pani minerały i mikroelementy zawarte w tabletkach są skuteczne? Zdecydowanie lepiej, jeżeli tabletki i minerały są przyjmowane w żywności, w normalnej diecie. Czy pierwiastki mają wpływ na nasz wygląd oraz samopoczucie? Zdecydowanie pierwiastki wpływają na nasz wygląd i samopoczucie. Niedobór niektórych pierwiastków może powodować utratę włosów czy paznokci, albo że włosy, paznokcie, skóra są gorszej jakości. Niedobór żelaza powoduje, że jesteśmy słabsi, senni, źle kojarzymy i wiele, wiele innych pierwiastków działa tak, podobnie lub inaczej, wpływając na nasze samopoczucie. Jak się podobały wierszyki, które tworzyła Paulina? Tak. Thank you.
Wam, ale mi się bardzo podobał czas spędzony razem z Wami. No fajnie! Dzięki projektowi odwiedziłam gratę solną. Dowiedzieliśmy się tyle lepsze o tym razie. Teraz już wiem, jak dbać o włosy i paznokcie. Było fajnie.